Okej, zameldowałem się na statku. Statek będzie płynął od godziny 21 do 5 rano. Idę na górę pozwiedzać. Tam gdzieś na dole mam swoją kajutę. Czy jak to się nazywa? I wygląda to tak jak tam. To jest jakiś tron. Tu jest ta wieża kapitańska chyba. Jakąś ciężarówkę, wózki widłowe przewożą. Nie no, klimacik jest naprawdę fajny. Ale ten większy jakiś, ten obok po sąsiedzku. No dobra. O, u nas to wygląda dokładnie tak. Także no, niesamowita przygoda. I rano w prowincji Champon. No i ruszamy. Godzina opóźnienia to i tak nie jest dużo. Jakieś ostatnie zabezpieczenia. Łazu, trapu, nie wiem jak to się nazywa. I zaraz skończy się dostępność internetu, więc następne relacje dodam dopiero za jakieś 7 godzin, jak dopłyniemy na ląd cywilizowany. Tak wygląda odbicie. Odbicie takiego całkiem sporego statku. Fajne przeżycie. Jeszcze takiego nie miałem. Naprawdę cieszę się. W sensie pływałem tymi speedboatami, to są małe łódki, a to jest zupełnie co innego. Taki transport z ryżem i z ciężarówką. Pod kocem. O, to będzie naprawdę fajne. Co ja aczkolwiek planuję od razu iść spać, bo trzeba się wyspać cokolwiek. Bo potem jeszcze od 8 do 13, 5 godzin w minibusie. To będzie dopiero udręka. Okej. Okay. Wypływamy z portu. Na chwilę wstrzymam. Samo wypłynięcie to jest niesamowite przeżycie. O, świecący plankton. A nie? To jest paczka po paście do zębów chyba. O, myślałem, że plankton. Niesamowity klimacik. Kurczę. Nie wiem, czy zasnę w ogóle. Jest super. I powolutku, powolutku opuszczamy Koh Tao. A jutro dosyć wcześnie, w południe, witaj Bangkoku. Zobaczymy, czy na jeden dzień, czy na pół dnia. Jeszcze się okaże. Kolejny dobry klimacik. Już wysiedliśmy tutaj z portu. Ale to wygląda tak, jakby tam ten wielki statek przycumował tak po prostu we wsi. Okej, i kolejny dobry klimat. Tam jest jakaś jadłodajnia. Tutaj kury sobie gdaczą. A port... Nie, no to jest ten mój statek. To tak przycumowało. Po prostu
małej wiosce i tutaj czekamy na busa. Znaczna część osób chyba na samolot pojechała. Sprawdziłem ceny samolotu, to faktycznie są dosyć tanie, więc chyba najlepszym rozwiązaniem jest stąd przebić się na lotnisko. Wcale nie kolejne ileś tam godzin busem. Ok, poszukiwania kawy ciąg dalszy. Ok, z miejscowości Champon miałem pierwszy fuck up, to znaczy ktoś mi powiedział, że to nie jest mój bus do Bangkoku. Sobie czekałem na bilecie, sprawdziłem, że jeszcze jest pół godziny. No i sobie na spokojnie czekałem na swoją kolej. Potem wszystkie busy się załadowały, pojechały. Potem ci ludzie, którzy mi powiedzieli, że to nie jest bus do Bangkoku, zapakowali się na jakiegoś pick-upa, bo stwierdzili, bo pomyśleli, że ja na lotnisko chcę jechać. No i co? No i tak zostałem jak sierota gdzieś na wsi, pośrodku niczego, sam. Na szczęście dwie ostatnie osoby, które jechały na lotnisko, przyjechał po nich van i tamten facet zadzwonił. Gdzieś tam i jeden bus na mnie poczekał, drugi bus mnie podrzucił, jakoś się udało. Teraz mamy po 2 godzinach pierwszy postój, następny postój po 4 godzinach. Rekomenduję szczerze i uczciwie transport lotniczy. Z Champon do Bangkoku lot trwa godzinę, a nie 7 busem. Jest tak niewygodnie, nogi bolą, wszystko boli. Także tak, lepiej dopłacić 30 zł chyba do biletu, no nawet na pewno, czyli za godzinę być w Bangkoku lotem, niż zrobić to, co ja zrobiłem i wielu innych, czyli haratać się tym promem najpierw 7 godzin, a potem chyba z 7 godzin busikiem niewygodnym. Nauka na przyszłość. A teraz przerwa i tak to wygląda. Jakieś szybkie jedzenie, aczkolwiek ja to nauczony, jak babcia mnie nauczyła, wałówka w plecaku, kanapek nakupowałem, jak głupi. Także jakoś tam przygotowany jestem. No i następne 4 godziny teraz, zaraz w trasie. Okej, okay. Po 14 około godzinach dotarłem, mamy Khao San Road. Ulica jeszcze nie budzi się do życia, a ja zaczynam szukać hostelu. Hostel będzie tam, bo dobrze pamiętam. Później szybkie pranie ciuchów i chyba zostanę tutaj dzień albo dwa. Tak się stęskiłem za tymi ulicami, śniło mi się, że tu jest przejście podziemne, którego nie ma, z którego tak wybiegam i takie wow, jestem tu. No i Chinatown oczywiście z jedzeniem tamtejszym, także chyba sobie zostanę tutaj dzień albo dwa, połazić po prostu i na spokojnie sobie wezmę pociąg lub lot do Chiang Mai. Najważniejsze, że się udało. Okej, okay. No to dopływamy do Pataru. Zaraz będzie wysiadanie z łódki i wracam zaraz, ponieważ mam tylko 3 minuty do nagrania. No to mamy świątynię Wat Arun z bliska. To jest przybudówka, to nie jest sama świątynia. To jest kolejna przybudówka. Pomieszczenie na kapelusze dla księciunia. Ale widok stąd jest nieziemski faktycznie. Wat Arun. Tak jest. Ale bajka.
Chinatown, jeszcze przed zmrokiem. No, jest chaos, ale jest chaos piękny. Mamy to. Na to jedzonko czekałem od paru lat. Tak. Ruszamy. Wczoraj był chiński Nowy Rok.